Hej, cześć, jak się macie tutaj Kamunabo, to jest drugi odcinek z serii Sealion vs. Kamunabo. W tym odcinku możecie zaobserwować, jak to bije Metiny w Atlantydzie. Tak, w Atlantydzie strasznie mnie to zdziwiło, ale na przykład Metiny Morderstwa, Metiny Śmierci, Metiny Tujanki, Metiny Yeouny możemy znaleźć w Atlantydzie. I to nie V2, a V1. Tak, chyba. Znowu czytam z tekstu, żeby się nie pomylić. Dwójka. Nie polecam wam expów AV2, bo strasznie słabo leci, jak na for fun. Dużo lepiej idzie w Czerwonym Lesie, tak więc tam możecie bez problemu się udać. Spoty są zwiększone razy 2 albo razy 3, nie pamiętam. I myślę, że dużo lepiej wam. Będzie wam się po prostu tam przyjemniej, dużo przyjemniej expiło. Trzecia sprawa. Przez ten czerwony kolor w Atlantydzie nie widać mapy tej w prawym górnym rogu, przez co ciężko mi było dojechać do Atlantydy V2 i zrezygnowałem po prostu. 4. Denerwuje mnie to, iż na mapie od 90 levela nie są pokazane punkty życia mobów ani metinów. Tak. Czyli na przykład metina możemy bić godzinę i nie wiemy, czemu HP spada. No to jest do poprawienia, bo naprawdę jest to bardzo uciążliwy bug i myślę, że szybko zostanie poprawiony. I 5. Z metinów jest strasznie słaby drop. Nie wiem, czy tylko mi tak słabo dropi, czy to wszystkim tak dropi, ale ani jednej rękawiczki, ani jednego PDK, perły, jakiejś konkretnej broni, tylko jakieś księgi zapomnienia, księgi umiejętności i dwa małże. A do tego może kadek plus 1 albo 2. To jest bez sensu, bo z Medina Czerni dropuje mi 2 kamienie plus 5 do PvP, szamana i wojownika, a z Medina na 70 level dropnął mi kamień duszy, szamana plus 2, już go nawet nie podnosiłem. Tak, możecie zresztą sami zaobserwować. I 6. sprawa, ludzie strasznie się biją o spoty na tej nowej mapie od 90 levela. Boże, ile tam jest osób i jaka mała mapa. Mapa ma może centymetr na centymetr kwadratowy, ma może centymetr kwadratowy powierzchni. Wszyscy się tam tłuką i po prostu już mnie szlak trafiał na tamten next w każdym miksu. Co chwilę dostawałem jakieś rozproszenie albo inny skill tego rodzaju. No, nie poradzę na tym, tacy ludzie też grają, więc trzeba się z tym liczyć. Dziś nagram odcinek z Mafii, Toka Razer i Terrorist Takedown 2, potem może jeszcze Metro 2033, ale nie obiecuję. Jak możecie usłyszeć, mój głos chyba jest dużo lepszy przy tym mikrofonie. Tak, a teraz mega fail. A mega fail jest taki, iż to nie jest wcale nowy mikrofon. To jest stary mikrofon. Wcześniej okazało się, że po prostu Audacity wykrywało ciągle mój mikrofon z kamerki i był taki cienki głos. Po prostu nie wykrywał tego mikrofonu, wykrywał od razu z kamery i szlak mnie przed chwilą trafił, jak się dowiedziałem, czy to. Bo po prostu rodzice kupili mi nowy mikrofon, podpiąłem go i ten nowy mikrofon działa tak samo jak poprzedni, więc myślałem, coś jest nie tak. Słyszałem, że w kamerce jest mikrofon, więc może to on go przechwytuje. Wypiąłem. Podpiąłem stary mikrofon działa perfekcyjnie, no to działa troszkę gorzej, dlatego nowego nie będę używał. Może kiedyś na jakimś vlogu albo coś w tym rodzaju. I po prostu tak to wyglądało. No ale nic, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, oglądajcie go do końca. A ja już się z wami żegnam, tak więc cześć, trzymajcie się, na razie, pa pa.